zaproszonych gości. Proszę Państwa, księdze proboszczu, mamy tu pana wójta i zastępcę wójta. Gorąco te serdecznie te witamy przy tym naszym pięknym krzyżu. Krzyż został z inicjatywy mieszkańców wsi zrobiony. Prace, które zostały wykonane, jeżeli chodzi o sfinansowanie tego krzyża, to zostały z Rady Sołeckiej, ze zbiórki mieszkańców. Natomiast prace wszystkie ziemne związane to nasza Ochotnicza Straż Pożarna, jednostka, który bardzo dużo tutaj wkładu swojego włożył. Za to jestem wszystkim gorąco i serdecznie dziękuję i mieszkańcom za zbiórkę, która była, i równocześnie Ochotnicze Straży Pożarnej. I tak z boku jest taki piękny tutaj akurat napis Ochotnicza Straż Pożarna OSP Omule, Rada Sołecka Omule i między innymi jest rok 2014, żeby ten symbol krzyża nam wszystkim przypominał. Każdą ostatnią drogę, którą będzie miał prowadzono w ogóle z tej strony, ta wiadomość zatrzymujemy się przy tym świętym krzyżu. Dlatego teraz księdza proboszcza poproszę o poświęcenie tego naszego krzyża. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, który za nas zawisł na drzewie krzyża, niech będzie z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, za chwilę mamy uroczyście pobłogosławić nowy krzyż. Zbudźmy najpierw akt wiary i uczcijmy Boga, który w swoim odwiecznym planie postanowił, aby krzyż stał się znakiem Jego miłosierdzia. Patrząc na krzyż, pamiętajmy, jakie podziały istniejące między ludźmi i różnych narodów utworzył jeden lud Boży. Oddając cześć krzyżowi, pomyślmy o nas samych, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do niesienia naszego codziennego krzyża i do naśladowania Pana. Ze skupieniem bierzmy udział w tym obrzędzie. Starajmy się jeszcze głębiej wniknąć w tajemnicę krzyża i doświadczyć Jego zbawczej mocy. Módlmy się. Boże, Twój Syn, przechodząc do Ciebie z tego świata, zawisł na drzewie krzyża, aby pojednać z Tobą ludzką rodzinę, wejrzyj na swoich wiernych, którzy wnieśli ten znak zbawienia i Jego mocą wspomagaj ich w niesieniu codziennego krzyża, aby biegnąc drogami Ewangelii, szczęśliwie dotarli do niebieskiej mety, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby Ciebie czcili, wiernie Tobie służyli. Przez krzyż Twój wybawiony. Chryste, wszyscy ludzie powinni wyznawać ku chwale Boga Ojca, że Ty jesteś ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Krzyżu święty nade wszystko, żywo przed najszlachetniejsze, żadne wejście takie nie jest, jedno na którym sam mówię. Pana początku, teraz na zawsze, na wieki. Cieszę się z Waszej obecności tutaj w tym miejscu, na tej naszej lokalnej uroczystości. Dziękuję za obecność władzom gminnym. Dziękuję za zaproszenie panu sołtysowi. Dziękuję Radzie Sołeckiej za tę inicjatywę i dziękuję wam również za dar modlitwy i mogę tylko wyrazić takie moje pragnienie, abyście się tutaj jak najczęściej gromadzili na wzór chociażby Szczepankowa, bo tam gromadzą się i w październiku, i w maju, i w czerwcu
z racji tych okresowych nabożeństw i też mam takie życzenie i pragnienie, abyście się też tutaj gromadzili i nieustannie się przy tym krzyżu modlili. Wszystkim dziękuję również za ten wymiar materialny, bo to też jest dowód waszej miłości do krzyża, do Jezusa, do Kościoła i również do parafii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję bardzo księżu proboszczowi. Równocześnie zapraszam jeszcze wszystkich, tak jak stoję i mam nadzieję, że tak wszyscy przejdziemy do świetlicy. Równocześnie księdza proboszcza poproszę o poświęcenie. Jest tam jednak budynek ocieplony, jest tam gaz i miejmy nadzieję, żeby to sprawowało i remont tego budynku, żeby nam wszystkim równocześnie Pan Bóg błogosławił. Dlatego księdza proboszcza, proszę i was wszystkich na kawę zapraszam do środka. Jest proszę. Dziękuję. 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 Szanowni mieszkańcy wsi Omula i okolicznych, szanowni panie wójcie i drugi wójcie i równocześnie sołtysa, to jeszcze mamy sąsiedniego Szczelina, gorąco też serdecznie tu witam. Ta świetlica została tutaj zrobiona. No, długo żeśmy oczekiwali, bo pamiętacie spotkania, zebrania, jakie były, żebyśmy mogli te ogrzewanie jakoś tutaj skorzystać z tego, żeby było można te imprezy większe robić. Zimą to się nie da, bo ponieważ no, jest niemożliwe, bo gazowe, inne takie grzanie, różne zapachy, nieprzyjemności takie, nawet te jedzenie nie smakowało jakokolwiek to było, bo samym gazem to wszystko taki był zapach. Teraz natomiast mamy centralne ogrzewanie i tutaj chciałbym gorąco serdecznie właśnie podziękować samorządowi gminy, panu wójtowi, jednemu i drugiemu, Radzie Gminy. Chciałbym gorąco serdecznie podziękować za przychylność przykładowo i doczekaliśmy się tego i mamy nadzieję, że innych jeszcze się doczekamy możliwości. Czekamy na, niecierpliwie na drogę od Omula do Złotowa i od Omula do Prudnicy. Takie nasze wielkie marzenie jest, bo te głowy nasze, które, no moja tą drogę też taka głowa starsza, jak się jedzie po tych dziurach, to naprawdę można dostać jakiegokolwiek porażenia. Miejmy nadzieję, że to się nam jeszcze też uda spełnić. Panie wójcie, gorąco i serdecznie dziękuję. Panu, ja chciałem tutaj równocześnie podziękować wykonawcom, ale nie widzę tutaj ani projektanta, ani wykonawców, którzy tutaj robili, chyba że kogoś nie zauważyłem. Czy ktoś jest z wykonawców, dzisiaj poprosiliśmy Gmina. No wobec tego tu panu wójtowi gorąco jeszcze raz serdecznie dziękuję, Radzie i przede wszystkim życzę wszystkim mieszkańcom skorzystania tego obiektu. Niedawno była też debata z kandydatem na wójta i między innymi taki wniosek tutaj padł. Już nie pamiętam od kogo, ale parę, dwa lata, trzy lata nawet wstecz pamiętam pana Laskowskiego, Ryszarda, który o przedszkole wnioskował i tak zawsze mówiliśmy wtedy, kiedy będzie ogrzewanie, to będzie można coś we wsi zrobić. Może tego przedszkola to nie będzie, ale zabawowe dla dzieci, takie jak są Szczepankowie, w Mortenkach, w innych miejscowościach mają, żeby te dzieci, te 4-5-latki mieli przykładowo jakieś tutaj zajęcie i mam nadzieję, że to się nam uda. Także świetlica jest piękna,
Ciepło to się da odczuć, to jest włączone ogrzewanie, ale jest tylko na połowę, to niemożliwe, żeby włączyć na dworze ciepło. Myśmy tu na tym trzymali. Jeżeli ktoś chce zobaczyć potem po poświęceniu, to jest księdza proboszcza, poproszę. Jest tam piec gazowy, kto nie oglądał, jak to wygląda, to można sobie zobaczyć, bo to jest bardzo ładna, piękna skrzyneczka i z tej skrzyneczki wszystko nam tutaj idzie, a na zewnątrz stoi pojemnik. 2350 litrów wchodzi takiego gazu. Zobaczymy, na długo nam tutaj starczy, ale jeżeli to się uda i będzie to dobre, to na pewno nam to się sprawdzić będzie i można wszystko będzie robić. Zamiar taki mam jeszcze w tym roku zrobienia Sylwestra. No niedługo, chyba 15 Straż Pożarna będzie robić zabawę i tak koło mam nadzieję, że ten obiekt przy dobrej kulturze i dbałości, no bo wiadomo, że szkoda to by było, żeby tu to można było niszczyć, bo nie tak, no ale i coś tu musi być, że może poproszę. Może poproszę tu jeszcze prezesa, prezes na kulach, ale może tutaj dojdzie. Dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Omulu za pomoc w montażu krzyża oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Składam wam jeszcze raz do was, druhowie, naprawdę gorące, serdeczne podziękowania. To wasze inicjatywy dużo wchodzą. Nie tylko przy krzyżu czy przy figurze, które mieliśmy, ale inne imprezy, które się przykładowo dzieją, to Rada Sołecka to jest przykładowo bardzo mało ludzi, to 5 osób, które jeszcze nie zawsze się udaje z tymi osobami w kontakcie być, a jednostka to jest ponad 20 osób i jednak coś wiele więcej można. I dziękuję wam bardzo za tą współpracę i mam nadzieję, że ona będzie zawsze na dobre kalendarz taki pisany. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Proboszcza o poświęcenie. Ja przepraszam, jeszcze dwa słowa może. Dziękuję oczywiście druhowie, ale przede wszystkim szanowni mieszkańcy. Tak jak możecie tutaj obserwować już od kilku ładnych lat, straż pożarna zmienia się, praca straży pożarnej zmienia się, zakres obowiązków, zakres czynności, które straż wykonuje, to wszystko się zmienia. Jak widzicie, uważam tutaj nie tylko ja, tylko jest to taka ogólnogminna akcja, że strażacy nie są tylko od tego, żeby pożar gasić, ale pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych, ale dzisiaj przede wszystkim wychodzimy na zewnątrz, do lokalnych środowisk, do mieszkańców, do lokalnej społeczności, po to, aby brać czynny udział w życiu tej lokalnej społeczności. Dzieje się to też między innymi tutaj z ukłony w stronę Urzędu Gminy, panów wójtów, całej Rady. Dzieje się to też tak dlatego, że no mamy dzisiaj, powiem szczerze, bardzo duży komfort. Mamy eleganckie samochody, mamy elegancki sprzęt, mamy eleganckie ubrania. Atmosfera w straży też jest dzisiaj bardzo dobra. Nie ma podziału na Pomulę, Szczepankowo, Złotowo, Rożental, tylko wszyscy razem tworzymy rodzinę składającą się chyba z ponad 600 osób, jak się nie mylę. I wszyscy sobie kibicujemy, wszyscy nawzajem wspieramy, ale jest to, jak tutaj chciałem zaznaczyć, bardzo duża zasługa samorządów, wójtów, że mamy tak, no nie mamy po prostu problemu. Mamy czas, żeby się zająć właśnie takimi aspektami społecznymi i życia i bycia z mieszkańcami lokalnych społeczności. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzień dobry Państwu wszystkim. Tutaj parę spraw poruszono, także chciałbym się odnieść do tego, co i powiedział Sołtys i prezes Jednostki. Proszę Państwa, mnie jako wójta cieszy bardzo, że no, w tej chwili macie Państwo, myślę, odpowiednie warunki już, żeby z tego obiektu mogła korzystać cała społeczność. Po tym już remoncie, takim kapitalnym, można powiedzieć, że będzie to obiekt, z którego bez przeszkód będzie można korzystać przez cały rok. Tutaj też są pewne plany. Jak będą dzieci, to oczywiście jest możliwe
jest możliwe tutaj uruchomienie czy świetlicy środowiskowej, czy tego przedszkola, tej grupy zabawowej. Mnie to bardzo cieszy również, że tutaj tak dobrze się układa współpraca między Radą Sołecką i Strażą Pożarną. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, jesteśmy najlepsi w województwie. No i w tym roku również nasza jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Lubstynku wygrała zawody wojewódzkie i w przyszłym roku jedzie na zawody krajowe. Jeżeli chodzi o tą poruszaną drogę, to Sołtys mówił, to w przyszłym roku my mamy zapisane pieniądze, ale jak Państwo wiedzą, to jest droga powiatowa. Mam nadzieję, że powiat też zapisze pieniądze i przynajmniej ten odcinek od Omula do Złotowa zostanie wykonany, bo to jest jakby priorytetowy jakby odcinek. No sami Państwo widzą, teraz się odbywają wykopy, bo tutaj do Was jest prowadzony światłowód, szerokopasmowy internet i będziecie mogli bez przeszkód korzystać z dostępności do bardzo szybkich prędkości przekazywania informacji. Będzie szafka dystrybucyjna przy straży, no i w przyszłości będą firmy, które będą rozprowadzały do Państwa światłowody, z których ewentualnie będzie można się łączyć bez przeszkód, nawet jeżeli chodzi o telekonferencje i inne rzeczy, czy korzystanie z eszku, czy innych, nie będzie w ogóle problemów, żeby się łączyć z całym światem. Także mam nadzieję, że z tego obiektu, bo po to, żeśmy remontowali, będziecie, cała społeczność będzie z tego korzystała. Dziękuję bardzo. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Twój Syn stał się dla nas człowiekiem. Żył i pracował u boku swojej matki i opiekuna, dając nam przykład pełnienia Twojej woli. Ty pozwalasz ludziom budować domy, aby mogli w nich wzrastać we wzajemnej miłości i w życiu rodzinnym osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Spojrzyj z miłością na ten dom, tę świetlicę i obdarz ten dom obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie wraz z wszystkimi tu obecnymi. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich trudach. Broń ich przed niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania smutnej nadziei w dobrach przemijających i pozwól im pamiętać, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do Twego domu, gdzie razem z Synem i Duchem Świętym jesteś nieprzemijającym szczęściem człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,